Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Zostaw oczywiście kciuka, a jak jesteś nowy na kanale, to zostaw oczywiście też suma z dzwoneczkiem. Dobra, ciśniemy sobie dalej. W ostatnim odcinku robiliśmy sobie tutaj ten schron, którego właśnie odjeżdżamy. A teraz lecimy sobie w kierunku w sumie znacznika zapytania jednego. Łupieżcy biją się ze świrusami, tak? Dawać, chłopaki! Zlecie! Jak tam się bawią chłopaki, ja sobie jadę dalej. Będę się z nimi męczył teraz, bo mam ważniejsze rzeczy do zrobienia. Ciśniemy sobie w tą stronę do punktu Niro kolejnego. Jednego mamy tutaj jeszcze do jeden punkt Niro mamy tutaj do zrobienia. Następnie podjedziemy sobie tutaj, gdzie jest gniazdo jeszcze do zrobienia, żeby wyczyścić tą strefę. No i tutaj jest kolejny punkt Niro, również z wątkiem fabularnym on jest związany. A potem uderzymy sobie na południe. Problemem tego punktu Niro, do którego właśnie teraz zmierzam, jest to, że obok niego znajduje się horda. Co tu mogę znaleźć? To tutaj. Co my tu mamy? To jest jakiś quest? Teraz jesteś mój. Okej, mamy tu jakieś tropienie. Muszę się przyjrzeć dokładniej. Którędy? Znów mam drop. Gdzie te ślady poszły? Dobra, rozejrzyjmy się. A tam coś jest, dobra. Co jest, kurwa? Może trzeba to sprawdzić. Wciąż sobie radzę. I podoba mi się to, bo wiem, że tu w okolicy jest horda. Kolejne trofea. Wow, jak go wygięło. No. Amunicja oczywiście się przyda. Grzybki, halucynki. To było to? Chyba to było to. No, to było to. Dobra, wracamy do motocykla. Tam widziałem w ogóle na tym moście, na tym ludzi, ale ja już tu chyba byłem. Tak, no ja już tu byłem w tym miejscu, na tym moście. Już to kiedyś robiłem. Jedźmy dalej po prostu. Muszę zwalczyć resztę gniazd. To swoją drogą. Ale ostrożnie, bo wiem, że tu jest horda. Dobrze, czy ja mam? Mam. Rozumiem.
No tutaj już chyba byłem, bo tutaj też było... Gniazdo, co nie? Gdzieś tym... Duch z Firewall. Okej. Czy ja nie potrzebuję tego naprawić? Na jeden, więc... Ta, tu na dole była ta... To skradanie się. Z punktem Niro związane. I to jest tam na dole chyba, nie? Sobie może to w ogóle zaznaczę. Ta, no raczej to jest na dole do zejścia. Tam, gdzie wtedy byłem. Się skradałem. Tylko problem tego miejsca jest taki, że tu jest najprawdopodobniej teraz horda. Słyszałem kogoś? Albo to jest jednak na górze. Kurczę, najgorzej. Tu w lewo jest jakieś wyjście, chyba. Nie, tu też jest jakieś. Tu jest chyba ślepy zaułek, nie? Z tej strony. Nie. Ale prowadzi to do tego samego miejsca. Kolejny nadajnik Niro. Gdzieś w jaskini. Że to jest na górze, a tam... Znaczy tamten korytarz prowadzi do góry najczęściej, a ten prowadzi do dolnej. Ciekaw jestem, gdzie jest ta horda. Bo jak patrzyłem sobie przed odcinkami wczorajszymi, które nagrywałem, wczorajsze trzy odcinki, to... Okej, no nie ma tu zombiaków. To... Jest. Nie wygląda, jakby był tu już od jakiegoś... Kolejny niektór. Niro zawsze ma to, co najlepsze. Wzdrówka sobie damy teraz. No... Akurat jakoś kiepsko się czułem. Notatka 701. To nasza druga wyprawa do systemu jaskiniowego Groty High Desert, czyli terenu 15. Kontynuując badania doktora Blacka, potwierdziliśmy śmierć dużej kolonii nietoperzy Euderma maculatum. Plamków uszatych. Kolonia... Teraz wrócimy sobie do tej opowieści, tylko sobie zmienię znacznik. 3 do 4 tysięcy osobników. Przebadane osobniki, oprócz spodziewanych objawów w postaci prążkowania mięśni, żylaków i utraty sierści, noszą ślady ugryzień i zadrapań, mają rozerwane błony skrzydłowe, a ich obrażenia odpowiadają późnej fazie agresji obserwowanej wśród innych zwierząt. Poza tym, co to w ogóle za infekcja do jasnej cholery sprawiła, że nietoperze dosłownie rzuciły się sobie do gardeł? Całe szczęście, że mnie przy tym nie było. Muszę oznaczyć próbki do laboratorium. Mam nadzieję, że doktor Black jednak się myli. Oby co do tego też się mylili, ale pewnie nie. Okej. Okay. Expem oczywiście nie pogardzimy. Dobra, wróćmy do samochodu, znaczy do samochodu, do motocykla. Tu będzie złom na pewno, to sobie zbiorę. Mam maksa, więc sobie naprawię. Złom. Okej. Okay. Idziemy do motocykla. Tu jest jeszcze zombiak, to za... Ciukajmy go. Wiadomo, X-Pick. Nie wiem, gdzie jest ta horda. I w sumie cieszy mnie to, że nie mam te
bladego pojęcia, gdzie ona jest. Może być gdzieś tu nawet, tak szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że jest tam, no ale dobra. Jedziemy sobie w takim razie do kolejnego punktu Niro. Za chwilę, ale najpierw jeszcze skoczymy sobie do gniazda. Do gniazda, którego wcześniej nie zrobiłem. Gdzie ono jest? Tu jest gniazdo. Tu jest horda. Tam jest horda. Okej. Jestem w stanie wejść na ten samochód, tylko pytanie, czy one też są w stanie wejść na ten samochód. Ale tu jest niezła horda, ja pierdzielę, tu ich jest masakrycznie dużo. Przeładujesz to? O kurno. Sam się wysadziłem. Ej, dobra, ta horda jest dość duża. Nie wiem, czy dam radę z nią teraz powalczyć. Mając tak mały zasób amunicji, to po pierwsze... O kurwa, aż tu? O Jezu. No. To najgorzej. No dobra, to w takim razie wyczyścimy sobie Notatka tylko to. 701. To nasza druga wyprawa do systemu jaskiniowego groty High Desert, czyli terenu 15. Kontynuując badania doktora Blacka, potwierdziliśmy śmierć dużej kolonii nietoperzy Euderma maculatum, plamków uszatych. Kolonia liczyła od 3 do 4 tysięcy osobników. Przebadane osobniki, oprócz spodziewanych objawów w postaci prążkowania mięśni, żylaków i utraty sierści, noszą ślady ugryzień i zadrapań, mają rozerwane błony skrzydłowe, a ich obrażenia odpowiadają późnej fazie agresji obserwowanej wśród innych zwierząt. Poza tym... Co to w ogóle za infekcja do jasnej cholery? Sprawiła, że nietoperze dosłownie rzuciły się sobie do gardeł. Całe szczęście, że mnie przy tym nie było. Muszę oznaczyć próbki do laboratorium. Mam nadzieję, że doktor Black jednak się myli. Oby to do tego też się mylili, ale pewnie nie. Dobra, no na tą hordę jeszcze nie jestem gotowy. Niestety się wywaliliśmy. I nas wczytało aż przy tym dodatkowym zapasie od Niro. Dobra, jedźmy, ogarnijmy po prostu to. To gniazdo.
Popatrzmy. Chyba wystarczy. Oczywiście miss click, cyk. Halo, to. I po tobie! Okej, 100% git. Kolejne trofeum. Zajrzyjmy sobie w takim razie do umiejętności. Tu mamy chyba wszystko. Tak. Zwiększa szanse na krytyczne trafienie lub animację o 25%. Kombinacje ciosów przy użyciu noża do butów zadają dwukrotnie większe obrażenia. Umożliwia atakowanie ciężkich świrusów z ukrycia. Dodaje również możliwość zabicia ciężkich świrusów i dużych zwierząt po wyswobodzeniu się z szamotaniny. To sobie wezmę, bo najprawdopodobniej niedługo na nie trafię. Mam w ogóle 2 punkty umiejętności, więc... I to, tak? Chyba tak, tak. I to. I to jest chyba wszystko, w co wydam sobie umiejętności tutaj. Mam jeszcze jeden punkt w ogóle umiejętności nadal. Skupiony strzał. Umożliwia użycie skupienia podczas celowania z broni dystansowej. Zapewnia większe precyzje poruszania się i celowania z broni dystansowej. Umożliwia przeprowadzenie ataków dystansowych bezpośrednio po ataku w zwarciu, by zadać wrogowi potężne obrażenia. A jakie jest to kolejne? Przetrwanie, tak? Oko do szczegółów. Wydłuża czas świetlenia ich konów. To tak średnio. Silnie są wyświetlane na minimapie. Kuszy w ogóle nie użyłem, bo ją wywaliłem na rzecz snajperki. Nie wiem, czy ma sens w ogóle to. Przetrwanie. Myślę, że bardziej bym w to inwestował. To ma sens wziąć. Tak szczerze mówiąc. Tylko nie wiem co drugie. Trzymaj i stuknij podczas poruszania się przy pomocy stabilizuj celownik lub... także mniejsze rozrzut. No i dobra, git. Ma to sens. Nie to. No ma to sens, nie? A hordy tutaj teraz nie ma, nie? To jest ciekawe też w sumie. Możliwe, że jest tu na przykład. Szybki zapisik, jakbyśmy się znowu wywalili. I lecimy do punktu Niro. Kolejnego. Bo mamy tam kolejne doładowanie. Okej, już tu widzę pierwszy głośniczek do odcięcia, pyk. Widzę też samochód do przesunięcia. Trochę za głośno tam za tym jest. Ale na szczęście to nie jest horda. Jak zepchnę ten samochód... Jak zepchniesz ten samochód, to będziesz mógł przejść. Dokładnie tak. Naprawa. Tworzenie. Tego nie mogę niestety tworzyć na razie. Tego też. Dobra. Zajebiście. Nie było to złe rozwiązanie, moim zdaniem.
Jeden wystrzał. Tylko kurde, jak mi tu jest potrzebne paliwo, to jestem w dupie. Ej, w sumie nie pomyślałem o tym. Bo jak mi tu jest potrzebny kanister z paliwem, to ja teraz nie mam kanistra z paliwem. Tu jest generator. Ja pierdziele. Nie gadajcie, że ja teraz nie mam tu kanistra z paliwem. Wejdźmy jeszcze na dach, może jest jeszcze jeden. Wejdziesz na ten box? Halo, Dickens. Przestań kurwa robić przewroty, tylko wejdź na dach. Dziękuję. Nie, no nie ma. A nie, jest, dobra, okej, okay. No to zarąbiście. Okej, okay. Jak jest drugi kanister, to git. To odciąć. To odciąć. Okej. Okay. Czy jeszcze gdzieś nie przeoczyłem jakiegoś głośnika? No rozwaliłem trzy. Więcej tu w sumie nie widzę. Chyba nie, no przewód idzie tylko w tamtą stronę. Dobra, mamy kanister, więc zarąbiście. Musimy jej użyć w takim razie do generatora. I w ten sposób sobie otworzymy punkt Niro. Cyk. No to jazda. Wlewamy i odpalamy. Chyba wystarczy. To tak. Dobrze. Zobaczmy, co tak. Iniektor Niro. I w kondycha. Witaj na imprezie, stary. Rany. No, chyba stychnie. Mikrorejestrator. Mayday, mayday! Atakują nas! Powtarzam, atakują nas! Spokojnie! Nie macie prawa, żeby tu... Jestem oficerem wojów i kradztwa The Schultz. Tamten mężczyzna, pułkownik Garrett, dał mi wszystkie niezbędne upoważnienia. Co to w ogóle jest? Tylko wykonujemy rozkazy. Nie utrudniajcie sprawy, a wszystko będzie dobrze. Jakie ładunki wybuchowe? Zamykamy autostradę. Ktoś musi powstrzymać tę cholerną flagę. Co wy wyprawiacie? Na siebie, na siebie! Uła. Dobra, tu mamy zrobioną tą część mapy, więc teraz uderzymy sobie do tego miejsca. Tu jest kolejny teren badań, ale pojadę sobie żółtą drogą. Tu jakoś sobie podjedziemy. No to nie powinno być problemu. Tu jest w ogóle jakiś most do tego. A tędy chyba w ogóle powinienem podjechać jakoś. Zobaczymy. Lecimy teraz tam, bo tam mam kolejny jakby punkt Niro nie zrobiony. Bojówka, hrabstwa The Schultz. Czekaj, czekaj. Ta młoda Lisa coś mówiła, że pojawili się w Marion Forks. Ciekawe, gdzie się podzieli. Padło. O kurwa, niedźwiedź. Dawaj! Czekaj, czekaj! Wow. No nie powiem, to było mocne. Wezmę wszystko. No wiadomo. To tutaj.
Tylko co ja tu znalazłem? Muszę się przyjrzeć dokładniej. Ja cały czas znajduję jakieś miejscówki, gdzie coś jest do zrobienia. Nie, zły kierunek. Nie, no zaraz, czekaj. Najpierw oskrujmy zwierzynę, nie? Polowaliśmy. To zbierzmy. Okej. A, to już tego, co przed chwilą znalazłem, już nie mogę zrobić, tak? Fajnie. Postawmy motocykl. Jadę tutaj drogą. Będzie chyba najrozsądniej. Zwierzę na drodze. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. W sensie ja. No tak. I tu mogę jakoś odbić w lewo. Ale jadę dalej prosto na razie. Chyba niepotrzebnie to skręciłem, bo tu widzę, że zawracam tak naprawdę. A nic tu ciekawego nie ma. Sprawdzę to, ale... Tylko dlatego, że tu już jestem, nie wiem. Okej. Boję się, że mi zaraz braknie paliwa, gdzie mój motocykl. Dobra, no jesteśmy blisko tego Nironu. Niepotrzebnie tu wyjeżdżałem, tu nic i tak nie było. Dobra, jedziemy dalej dołem. No i tu sobie mogę skręcić i podjechać do góry na most. Bo to jest tutaj na moście. Mam nadzieję, że tam nie ma hordy, nie? Bo nie mamy na to czasu już w tym odcinku, żeby się z hordą teraz męczyć. Tak szczerze, to nawet nie mamy czasu, żeby już zrobić to. Więc dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał, mimo tego małego faila z hordą. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie jeszcze raz. Pamiętaj o kciuku oczywiście, jak jesteś nowy. To też nie zapomnij zasubskrybować kanału i zapraszam oczywiście na Twitcha. Za chwilę powinien być tam stream, jeżeli nie jest dzisiaj czwartek. Miłego popołudnia, trzymaj się, cześć!